Wojciech Bojdo, witam w kolejnym serwisie Flash Radomsko 24. Zaczynamy od tak zwanego okrągłego stołu dla przedsiębiorczości. Spotkanie pod takim hasłem zorganizowali wspólnie Stowarzyszenie Perspektywy i Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezesi Agencji Rozwoju Przemysłu, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, wiceministrowie Krzysztof Cieciura oraz Marcin Ociepa. W programie spotkania było przedstawienie oferty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz omówienie sytuacji na wschodniej granicy. Celem tego naszego spotkania dzisiejszego jest rozmowa, rozpoczęcie debaty dotyczącej odbudowy Ukrainy. Udało nam się tutaj dzięki wsparciu wiceministra rolnictwa Krzysztofa Cieciury zaprosić wiceministra obrony narodowej oraz przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Są to agencje, które w sposób konkretny mają wiedzę, jaka sytuacja jest na Ukrainie, jakie tam będą potrzeby i z nimi chcemy konsultować nasi przedsiębiorcy, a my jesteśmy pośrednikiem oczywiście, będziemy konsultować, jakie tam problemy są do podjęcia i które rozwiązania z Radomska i z okolic mogą być wykorzystane tam przy odbudowie Ukrainy. Chcemy rozmawiać o sprawach dla nas wszystkich ważnych, dlatego zaprosiliśmy również prezesów agencji państwowych, które zajmują się obsługą biznesu w Polsce. Jest to Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH zajmuje się inwestycjami zagranicznymi polskich firm poza granicami naszego kraju, ale także w drugą stronę. Jest również z nami Agencja Rozwoju Przemysłu. Tutaj jest to agencja, która zajmuje się właśnie wspieraniem naszego przemysłu tutaj na terenie Polski, więc myślę, że ten okrągły stół będzie też okazją do zaprezentowania oferty tych dwóch agencji i tego, jak to można wykorzystać tutaj w naszym regionie radomszczańskim. Najczęściej PAIH czy ARP spotyka się w Łodzi, w Warszawie, w tych dużych miastach. My chcieliśmy to zrobić tu w Radomsku, nas lokalnie. Podczas spotkania głos zabrali Paweł Kurtarz i Łukasz Gałczyński. Każdy z nich omówił ofertę agencji, jaką reprezentował. Na koniec był czas na dyskusję i pytania przedsiębiorców, którzy przyszli na spotkanie. Przede wszystkim chodzi nam o to, że Radomsko jest na liście miast, które są marginalizowane. Uważamy, że rozmowa na temat problemów przedsiębiorców, dyskusja może pomóc w zmienieniu obrazu i sytuacji w naszym mieście. Dlatego zaprosiliśmy gości, aby móc na ten temat rozmawiać, bo być może perspektywa jest znacznie lepsza niż mogłoby nam się wydawać. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Perspektywy i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku. Kolejna wirtualna strzelnica działa w powiecie radomszczańskim, tym razem w Szkole Podstawowej w Kietlinie. Otwarcie wirtualnej strzelnicy przy publicznej szkole podstawowej w Kietlinie było efektem zgłoszenia gminy Radomsko do konkursu Strzelnica w powiecie 2022 ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wirtualna strzelnica powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środkom własnym gminy Radomsko. Wysokość udzielonej dotacji to 200 tysięcy złotych, wkład własny gminy 50 tysięcy złotych. Przede wszystkim to jest kolejna szansa dla rozwoju naszej gminy w kwestii no trojakiej co najmniej, tak? W kwestii obronności, szkolnictwa, informatyki, sportu. Jest to bardzo uniwersalna rzecz, którą zrobiliśmy, bo tak jak powiedziałem, na różnych płaszczyznach można kształcić młodzież, można korzystać rekreacyjnie z tego typu obiektu, nie tylko przez młodzież, ale i przez dorosłych i przez również myślę, że będzie wykorzystywana przez różne organizacje, harcerstwo, przez klasy mundurowe, które są dość liczne na terenie naszego powiatu, a także myślę, że służby, policja, WOT, a może i pracownicy Straży Pożarnej będą mogli skorzystać również z takiej rozrywki rekreacji albo nawet i w celach szkoleniowych. Strzelnice pozwalają nam w praktyce uczyć młodych ludzi odpowiedzialności. Bo z jednej strony sport, bardzo dobrze trzeba wspierać kulturę fizyczną, ale z drugiej strony broń jest śmiertelnie, nomen omen, poważnym instrumentem. I począwszy od strzelnic wirtualnych, uczymy po prostu, że wzięcie broni do ręki to jest wzięcie odpowiedzialności za właśnie obronę własnej ojczyzny, począwszy od swojej społeczności lokalnej. I budowanie w młodym człowieku poczucia odpowiedzialności za to, co robi, za to, jak korzysta z takich instrumentów jak broń, jest niezwykle potrzebne po to, żebyśmy mieli dojrzałe społeczeństwo. Takie, które potrafi cenić życie, cenić wolność
i potrafić jednocześnie bronić tych wartości. Podczas uroczystego otwarcia można było spróbować, jak wygląda strzelanie na tego typu obiekcie. Na początku tego tygodnia odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Omówiono m.in. sytuację na lokalnym radomszczańskim rynku pracy. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku na koniec lutego stanowili 5,6% ludności aktywnej zawodowo zamieszkującej na terenie powiatu radomszczańskiego. W porównaniu do grudnia 2022 roku zanotowano wzrost bezrobocia o 0,6 punktu procentowego. Na chwilę obecną dysponujemy środkami tak zwanego algorytmu na realizację usług i instrumentów rynku pracy, takich wynikających z ustawy dla wszystkich osób bezrobotnych, i realizujemy na bieżąco te środki, którymi dysponujemy. Realizujemy staże, prace interwencyjne. Prace interwencyjne chwilowo zostały wstrzymane, ale już od jutra będziemy wznawiać nabór. Ogłosimy też nabór wniosków na staże. Cały czas realizujemy szkolenia, studia podyplomowe. Były już 2 nabory wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, także tam na bieżąco te środki są angażowane. Jesteśmy też po naborze wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Wnioski będą teraz rozpatrywane. Także na bieżąco wszystkie środki, które mamy, realizujemy. Ale Urząd Pracy to nie tylko środki finansowe, bo podejmujemy też inne działania i od początku roku tych działań było tak naprawdę całe mnóstwo. Podjęliśmy współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, organizujemy spotkania dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w urzędzie tak naprawdę, z przedstawicielami na temat prawa pracy. Organizujemy spotkania z Komendą Powiatową Policji w Radomsku dotyczące naboru właśnie do służb mundurowych. Byli również przedstawiciele Służby Więziennej. Uczestniczymy w przeróżnych wydarzeniach. Doradcy zawodowi uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą w szkołach. Podczas obrad pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku przedstawili wniosek o wydanie opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Radomsku w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Podjęto decyzję o przyznaniu środków na kurs w zakresie porty naczyniowe dla 163 pracowników. Wysokość przyznanych środków będzie wynosić 32 tysiące złotych. Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata. Obchodzone jest 22 kwietnia. Radomszczańskie szkoły i przedszkola gromadnie włączyły się w jego organizację. Z kamerą zawitaliśmy do przedszkola numer 5 i numer 9. W publicznym przedszkolu numer 5 dzieci sadziły bazylię, robiły instrumenty muzyczne z materiałów recyklingowych oraz pod okiem Przemysława Kosowskiego, specjalisty zajmującego się zielenią z firmy Green Park, badały drzewa na terenie przedszkola. Poopowiadałem trochę o drzewach i zaprezentowałem działanie tomografu w takiej wersji bardzo uproszczonej. Dzieciaczki miały okazję pobawić się wszystkimi urządzeniami. Myślę, że jest bardzo dobrze. Dlaczego warto nawet dla takich małych dzieci organizować tego typu wydarzenia? Bo z dorosłymi już przegraliśmy to starcie i cała nadzieja jest w tych dzieciaczkach. W przedszkolu numer 9 dzieci najpierw rozmawiały ze swoimi wychowawcami o przyrodzie, m.in. jak ważna jest woda czy dobra segregacja śmieci. Były też zabawy edukacyjne związane z przyrodą, później różne grupy wiekowe. W kilku miejscach przy budynkach szkoły sadziły krzewy i drzewa. Z okazji Dnia Ziemi w zasadzie organizujemy co roku różne przedstawienia, sadzimy roślinki. U nas w przedszkolu zorganizowany jest ogródek. Od kilku lat realizujemy projekty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Dlatego też u nas duże jest nastawienie na ekologię. Proszę powiedzieć, dlaczego od najmłodszych lat warto mówić o ekologii, o przyrodzie? No można by odpowiedzieć bardzo krótko. Czym skorupka za młodu nasiągnie? Ja uważam, że edukacja rozpoczyna się już w przedszkole, w zasadzie w domu od urodzenia. Jeżeli dzieci są nastawione na spożywanie zdrowych produktów, jeżeli są nastawione na ekologiczne podejście do segregacji śmieci i tak dalej, to będą w przyszłości tak robiły, bo nawyki wypracowujemy przez lata. Niedługo na terenie placówki powstanie pracownia pod chmurką dotycząca roślin miododajnych i owadów. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku gościła uczestników konferencji Uczeń obcojęzyczny w polskiej szkole. Adresatami byli nauczyciele radomszczańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy pracują z uczniami obcojęzycznymi.
Celem organizacji tego typu konferencji była przede wszystkim dyskusja na temat nauczania dzieci obcojęzycznych w kontekście edukacji szkolnej, a do tego wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. I głównym celem i założeniem właśnie tej konferencji jest szkolenie nauczycieli, stworzenie takiej przestrzeni właśnie do rozmowy, do dyskusji na temat nauczania języka polskiego jako obcego. I też ta konferencja daje możliwość właśnie doskonalenia zawodowego. Możemy poszerzać dzięki niej swoje wiadomości, dowiedzieć się też na temat metodyki pracy z uczniami obcojęzycznymi, no i też wymienić się doświadczeniami wzajemnie. Podczas konferencji nauczyciele wysłuchali prelekcji pracowników naukowych, lektorów, tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego. W naszej szkole tych uczniów jest dosyć dużo, dlatego odczuwamy dostrzegamy taką potrzebę kształcenia się, zdobywania nowej wiedzy, no i tak jak powiedziałam, rozmowy i wymiany doświadczeń przez nauczycieli, którzy na co dzień mają doświadczenia pracy z uczniami obcojęzycznymi. Nasz portal Radomsko24 objął patronat medialny nad konferencją. Chór Serenada działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku obchodzi jubileusz 15-lecia działalności. Z tej okazji w Miejskim Domu Kultury w Radomsku zorganizowano urodzinową galę. W czasie 15-letniej działalności zmieniały się nazwy chóru, a także osoby prowadzące. Obecnie jest to Włodzimierz Sambor. Podczas jubileuszowego koncertu chórzystą akompaniował Roman Bojdo. Śpiewamy i ludowe, i biesiadne, i śpiewamy patriotyczne, rozrywkowe, mamy i kolędy, i żołnierskie, no wszystkie, na każdą okoliczność to my się zawsze przygotowujemy. Także no, w zależności co potrzeba, taki repertuar przygotowujemy. Członkowie chóru mają na swoim koncie wiele czołowych miejsc na festiwalach oraz przeglądach odbywających się na terenie całego kraju. Za swoją działalność zespół został odznaczony m.in. medalem Zarządu Krajowego Towarzystwa imienia Marii Konopnickiej w Warszawie oraz krzyżem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej. Przy okazji wizyty w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku na dniach otwartych zapytaliśmy dyrekcję szkoły, jak idą przygotowania do matury. Ta zbliża się wielkimi krokami. Już przygotowania są rozpoczęte, to znaczy wiadomo, że zostały ustalone terminy i komisje na egzaminy ustne, bo po dłuższej przerwie wracają jednak egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego. Uczniowie zostali poinformowani o terminach. Teraz oczywiście no już wszyscy czekamy na ten powiedzmy ostatni dzwonek, czyli 4 maja, kiedy uczniowie rozpoczynają ten swój maraton egzaminacyjny. Rozpoczynamy 4 maja językiem polskim. Wyjątkowo w tym roku tu jest zmiana, że następnego dnia jest język angielski, a matematyka 8 maja w poniedziałek, a później już kolejne przedmioty maturalne i na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Uczniowie, którzy zdali egzamin zawodowy w technikum, mają również taką możliwość zrezygnowania z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i również tacy uczniowie się do nas zgłaszają, że tylko przystąpią do egzaminu wersji podstawowej, na poziomie podstawowym. Jak pani uważa, jak przygotowanie uczniów? Cały czas pracujemy tak, jak do tej pory pracowaliśmy. Szczególnie tutaj jest troszkę taka niewiadoma, jak ta nowa matura, ponieważ mamy jedną klasę liceum, która będzie przystępuje do matury w tej formule 23. Ona jest tutaj inna. Inna jest ta też podstawa programowa. W związku z tym no, taki pierwszy test, taka pierwsza próba, czy ta praca była dobra pod kierunkiem tej nowej formuły matury. Myślę, że z informacji, które mam od nauczycieli uczących w tej klasie, mówią, że no raczej powinno być dobrze. Zależy też od jakiego przedmiotu. Najbardziej, tak jak zawsze, obawiamy się matematyki. Natomiast jeżeli chodzi o język polski i język obcy, to raczej nauczyciele patrzą optymistycznie, że to, co mieli wypracować, zostało wypracowane, że młodzież, no wiadomo, ilościowo wynik może być zadowalający, tutaj też jest ważne, jaki ten wynik będzie jakościowo.
We Fleszu czas na sport. Podziałem punktów zakończyło się czwartoligowe spotkanie pomiędzy RKS Radomsko i Skalnikiem Sulejów, które rozegrano w sobotę 22 kwietnia na stadionie Przybrzeźnickiej 26. Pierwsza połowa sobotniego spotkania bez goli żadna ze stron nie zaznaczyła większej przewagi, która mogłaby doprowadzić do strzelenia choćby jednej bramki. Gole kibice zobaczyli dopiero w drugiej części spotkania. Prowadzenie gospodarzom dał w 64 minucie będący ostatnio w dobrej formie strzeleckiej Juliusz Molis. 4 minuty później było już 1-1. Wyrównującą bramkę zdobywa po rzucie karnym Jakub Szklaski. Do końca meczu nie padła już żadna bramka i drużyny dopisały do swojego konta po jednym punkcie. 29 kwietnia zawodnicy RKS-u podejmują KS Kutno, a 3 maja rozegrają zaległe spotkanie w Opocznie z miejscową Ceramiką. W niedzielę 23 kwietnia KBKS Radomsko, Koalicja Obywatelska Radomsko i Stowarzyszenie Koniczynka zaprosili na drugą edycję Biegu po zdrowie. Tym razem uczestnicy pobiegli dla Pauliny, która walczy z cukrzycą. Bieg odbył się na Bartodziejach Miasteczko Zawodów oraz biuro zlokalizowane było na terenie publicznej szkoły podstawowej nr 5 w Radomsku. Zawody rozpoczął bieg rekreacyjny dla dzieci na dystansie 300 metrów. Pół godziny później biegacze ścigali się na głównym dystansie o długości ponad 5000 metrów. Środki zebrane podczas wydarzenia wesprą walkę Pauliny z cukrzycą, a tych podczas biegu udało się zebrać 6000 zł. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Widzimy się za tydzień. Zapraszamy, śledźcie nasz portal i media społecznościowe. Do zobaczenia.